Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajkuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajkuś, 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 och Kajkuś, to ja! Witaj, mój drogi. Dzisiaj oprócz nas chyba nikogo nie interesuje czytanie. A kogo? A więc jednak nie będziemy sami. Dzisiejsze opowiadanie ma tytuł Kajtuś jest chory. Kajtuś źle się czuł od samego rana. Miał rozpalone czoło. Wydaje mi się, że masz gorączkę. Przyniosę ci jakieś lekarstwo. Musisz odpoczywać. Po pewnym czasie Kajtuś zaczął się nudzić w łóżku. Kajtek, wracaj do łóżka. Ja nie chcę leżeć w łóżku. Weź to, lepiej się poczujesz. Następnego dnia stało się coś dziwnego. Mamo! Proszę, lepiej się czujesz? Patrz! To chyba wietrzna ospa. Wietrzna ospa? A to oznacza, że nie powinieneś wstawać z łóżka. I nie wolno ci tego drapać. Dlaczego? Bo krosty nie będą chciały się goić. Proszę cię, tylko nie drap. Kąpiel gotowa. Ta choroba szybko mija. Kajtusiowi trudno było powstrzymać się od drapania krostek. Znowu cię swędzą? Tak, trochę. Co to jest? Zaraz zobaczysz. O, pokaż mi na chwilkę swojego dinozaura. Teraz wygląda jak ja. Ja chcę to zrobić. Kiedy mama i Kajtuś skończyli oklejać dinozaura kropkami, on też wyglądał, jakby miał wietrzną ospę. Kajtuś nie lubił siedzieć w domu. Wolałby wyjść na dwór i bawić się z różą. Mamo, zobacz! Większość krostek zniknęła! Mogę się pobawić na dworze? Jeszcze nie, skarbie. Wchodzisz do wanny? Dobrze. Czy dinozaur może się kąpać ze mną? Może patrzeć, ale nie powinien wchodzić do wody. Kajtuś myślał, że krosty nigdy nie znikną. Lecz pewnego ranka zauważył, że prawie ich nie ma. Witaj, synku. O, dinozaurowi zniknęło sporo kropek. Tak jak mnie. Naprawdę? Pokaż mi. Pa, pa! Kajtuś poszedł powiedzieć Ruzi, że już może bawić się z nią w ogródku. Cześć, Ruziu. Patrz, kropki mi zniknęły. O! Mamo! Co się stało? Teraz Ruzia ma ospę wietrzną. O, masz rację. Weźmiesz dużo lekarstw i znikną ci wszystkie kropki, jak dinozaurowi. Tak! Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś.
Niedługo zadzwonię. O czym my? Ach tak, miałam wam poczytać o Kajtusiu. Zobaczymy, co dziś u niego słychać. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i telefon. Mamo! Chyba mogę tam być, tylko sprawdzę w notesie. Aha. Mamo, Ruzia coś zrobiła. Synku, rozmawiam przez telefon. Nie przeszkadzaj. Poczekaj chwilę. Kajtuś pomyślał, że mama nie ma dla niego czasu. Od rana rozmawiała. Dobrze. Tak, proszę dać mi znać jak najszybciej. Czekam na pani telefon. Do widzenia. Słucham. O czym chciałeś mi powiedzieć? Rozia podarła książkę. Musisz przyjść i zobaczyć. Poczekaj chwileczkę, synku. Witam. Tak, czekałam na pański telefon. Przepraszam. Jestem naprawdę bardzo zajęta. Idź się pobawić do siebie, a ja tam później zajrzę. Zgoda? Zobacz, co narysowałem. Zgoda, tak może być. Do widzenia. Cześć, skarbie. Pokaż. Przepraszam cię, Kajtusiu, mam tyle telefonów od rana, ale obiecuję, że zaraz skończę. Kajtuś bardzo chciał porozmawiać z mamą, postanowił więc do niej zadzwonić. Mamo, mamo, dzwoniłem do ciebie, nie słyszałaś? Ty odbierz tym razem. Kajtuś uwielbiał odbierać telefony. Czuł się taki dorosły. To babcia, mamo, to babcia. Zapytaj, jak się czuję. Cześć, babciu, jak się czujesz? Doskonale, skarbie, a jak ty? Ja dobrze. Pomyślałam, że może chciałbyś do mnie wpaść po południu. Tak. Wejdź. Cześć, Kajtusiu. Pamiętasz mojego przyjaciela? Bo on ciebie tak. Tak, babciu. Wy pobawcie się z pieskiem, a ja zamienię dwa słowa z babcią. Babciu, popatrz na pieska, jak on skacze. Różyczko, nie biegaj tak. Baw się z nim spokojnie. Dobrze, babciu. O, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Później oddzwonię. Mały Urwis zawsze tak robi, jak tylko zadzwoni telefon. Dlaczego? Boi się, że o nim zapominam, kiedy rozmawiam przez telefon. To zupełnie jak inny maluszek, którego znam. O czym ty mówisz? To taka zabawna historia. Kajtek chętnie ci ją opowie. Tak, to bardzo zabawna historia, babciu. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Cieszę się, że zostaniecie tu na noc. I posłuchajcie, co robił Kajtuś w tej historii. Ma ona tytuł Kajtuś nocuje u kolegi. Wszystko działo się tego dnia, kiedy Leon zaprosił Kajtusia, żeby nocował u niego. Kajtuś razem z mamą pakowali rzeczy. Kajtek, zobacz, niczego nie zapomnieliśmy? Mojej piżamy! Tak jest! Jeśli masz zamiar nocować u Leosia, musisz ją zabrać. Czy masz już wszystko? Tak. Kajtuś pierwszy raz w życiu miał nocować u kolegi w domu. Był tym bardzo przejęty. W
Wsiadaj, synku. Wydaje mi się, że czegoś zapomnieliśmy. Tylko co to może być? Zastanówmy się. Piżama? Piżama! Szczotka do zębów? Szczotka do zębów! Twój miś? Tak, mój miś! Zapomnieliśmy misia! Dobrze, teraz masz wszystko. Jedziemy? Tata Leosia zbudował mu domek na drzewie, a Kajtuś lubił się w nim bawić. Kajtusiu, Leosiu, pora na kolację. Idźcie umyć ręce. Kajtuś wspaniale się bawił w domu Leosia, lecz kiedy przyszła pora kolacji, poczuł się samotny. Zaczął myśleć o mamie i tacie i swoim domu. Nie jesteś głodny? Jestem. Zobaczymy, kto pierwszy zje, ten pierwszy dostanie deser. Potem Kajtuś i Leon szykowali się do snu. Kajtuś zobaczył, że w domu u Leosia nawet mycie zębów było dobrą zabawą. Lecz kiedy trzeba było się kłaść, Kajtuś poczuł, że tęskni za mamą i za tatą i swoim domem. Zrobiło mu się bardzo smutno. Gotowi do spania? Kajtusiu, wejdź do łóżka. Dobranoc, skarbie. Ojejku, co się stało, Kajtusiu? Ja chcę wrócić do domu. Mam pomysł. Może chcesz porozmawiać ze swoją mamą? Mamo, ja chcę wrócić do domu. Czy miś też chce z tobą wrócić? Miś? Biedny miś. Pewnie czuje się bardzo samotny w twoim plecaku. A tak się cieszył, że będzie z tobą spał u Leosia. Kiedy Kajtuś przytulił się do misia, nie myślał już o powrocie do domu. Położył go na poduszce i dał mu dużego buziaka. Czy twój miś czuje się już lepiej? Tak. Bo mocno go przytuliłem. Świetnie! Dobranoc, płynanoc! Karaluchy, papoduchy! Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gerter, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torham, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie, Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria, Jerzy Eusebiusz.